rosyjska aneksja Krymu. Nowe dowództwa w Ameryce Północnej oraz w Europie. Mają one ułatwić sprawny przerzut wojsk i sprzętu przez Atlantyk lub na samym kontynencie europejskim. Oprócz tego ma powstać też centrum do walki w cyberprzestrzeni. Lokalizacje dowództw nie są jeszcze znane. Decyzji geograficznych. Te decyzje podejmujemy w tym roku, ale nieco później. That is a decision we'll take later on this year. Zapowiadał przed spotkaniem sekretarz generalny NATO Stoltenberg. Nieoficjalnie wiadomo, że dowództwo amerykańskie może być zlokalizowane w Norfolk, a jedynym kandydatem do europejskiego. Starać się natomiast o dowództwo armijne, ale nie jest do końca jasne, czy ostateczną akceptację dla wszystkich szczegółowych zmian ma dać zaplanowany na lipiec w Brukseli szczyt NATO z udziałem prezydentów krajów członkowskich. Węgierskich pól. W Senacie omówiono projekty ustaw, które składają się na tak zwaną konstytucję dla biznesu. W czasie senackiej debaty do przepisów złożono kilkadziesiąt poprawek. Jutro zajmie się nimi senacka komisja. Wiceminister Mariusz Haładyj z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, prezentując nowe przepisy w Senacie, mówił, że ich największą zaletą jest fakt, iż są to projekty krótkie i jasno opisane. Dlatego potocznie mówimy o tej ustawie jako konstytucji biznesu, że ta ustawa ustanawia tylko i wyłącznie pryncypia. Najważniejsze kwestie związane z działalnością gospodarczą. Właśnie po to, żeby to był możliwie krótki akt prawny, który będzie dla każdego przedsiębiorcy stanowił pewien taki katalog praw i gwarancji, dla urzędów obowiązki do przestrzegania i tylko w ten sposób może powstać ustawa systemowa, która też promieniuje później na całe prawo gospodarcze. Najważniejszą ustawą z pakietu konstytucji dla biznesu jest prawo przedsiębiorców. Projekt wprowadza m.in. zasady, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzyganie wątpliwości na jego korzyść. Projekt opisuje też instytucję działalności nierejestrowej oraz ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców. Były ordynator kliniki endokrynologii ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie został skazany za przyjmowanie łapówek. Sąd okręgowy w Krakowie wymierzył Józefowi K. karę 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Lekarz musi też zapłacić 12 tysięcy złotych grzywny. Kara, jak mówił sędzia, ma napiętnować takie zachowania lekarzy. Wyrok pozbawienia wolności ma spowodować, by oskarżony zrozumiał naganność swojego zachowania i by te sytuacje więcej się nie powtórzyły, powiedział sędzia. Obrońca Józefa K., mecenas Krzysztof Bachmiński, podkreśla, że nie zgadza się z wyrokiem. Troszeczkę brzmi szanująco. Pan profesor ma 70 lat. W związku z czym tego typu argumentacja troszeczkę mi razi. Razi operację. Tak jest. Józef K. miał przyjąć łapówki od 28 pacjentów w sumie na kwotę przeszło 4000 zł. Pieniądze przejmował w zamian za przyjęcie na oddział bez kolejki. Urzędy skarbowe deklarują pomoc w tworzeniu jednolitych plików kontrolnych, czyli elektronicznej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Od tego roku obowiązek ich wysyłania fiskusowi mają również najmniejsi przedsiębiorcy. Jak informuje Zbigniew Wiliński z Ministerstwa Finansów, wyznaczeni pracownicy urzędów skarbowych będą dostępni między 14 a 23 lutego. W urzędach skarbowych będą osoby, do których będzie można podejść, zapytać się, jak mam wypełnić ten plik, jak go wysłać, jak go podpisać. I dodatkowo dwie soboty, czyli 17 i 24, będą dyżury w urzędach skarbowych między 9 a 13, gdzie będzie można przyjść z takim problemem. W tym miesiącu przedsiębiorcy muszą przesłać pliki kontrolne do 26 lutego. Do tej pory do fiskusa trafiło prawie 4000 pytań o jednolity plik kontrolny. I na koniec niecodzienna sytuacja stołecznej policji. Skazany za kradzież auta i poszukiwany przez policję mężczyzna sam zgłosił się na komendę. Policjantom wyjaśnił, że ma już dość kłótni z partnerką oraz ukrywania się przed policją. Domagał się natychmiastowego zatrzymania. Groził, że nie wyjdzie z budynku komendy, bo jest zmęczony i ma już dość. 34-letni Cezary I. najpierw trafił do policyjnego aresztu, a później przewieziono go do zakładu karnego. Ma tam odsiedzieć wyrok sądu z 2016 roku za kradzież samochodu. Spędzi tam rok i 5 miesięcy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A teraz informacje ze sportu. Andrzej Janisz. Stelmet Enea BC Zielona Góra w pierwszej rundzie play-off koszykarskiej Ligi Mistrzów zagra z AS Monaco. Stelmet w grupie D zajął 4. miejsce z bilansem 6 zwycięstw i 8 porażek. Monaco natomiast wygrało grupę A z 1 tylko porażką w tej fazie rozgrywek. Real Madrid zagra z Paris Saint-Germain w najciekawszym spotkaniu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów.
Walka o zachowanie twarzy, rywalizacja o uratowanie sezonu, ostatnia szansa. Tak hiszpańska prasa określa dzisiejszy mecz na Santiago Bernabeu. Wierzę, że wieczorem nie będę się wstydził, napisał na portalu kibic Realu Madryt. W lidze Real dzieli bowiem od Barsy kilkanaście punktów. Drużyna odpadła już z rozgrywek Pucharu Króla, grając z Leganés, zespołem, który od niedawna gości w pierwszej lidze. Dlatego tak ważne jest dla wszystkich utrzymanie tytułu Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, jak to określa sportowa marka, jest najeżony gwiazdami i pokonanie gości nie będzie łatwym zadaniem. Zidane twierdzi, że ważne będzie zachowanie piłkarzy w pierwszych minutach meczu. Oczekuję od mojego zespołu pełnej koncentracji podczas meczu i myślę, że mnie nie zawiodą. Trener uspokajał, że dzisiejsze spotkanie jest ważne, ale nie decydujące. Dla mnie to nie jest finał, tylko kolejny mecz Ligi Mistrzów, jeden z dwóch z tą drużyną i musimy dobrze zagrać w piłkę. Tylko to mnie interesuje. Jeśli tak się stanie, to z tym zespołem mamy duże szanse na wygraną. Madrydcy komentatorzy zapewniają, że zdobywców 12 pucharów Ligi Mistrzów stać będzie na popis na najwyższym poziomie, a jeśli się nie uda, to 6 marca w Paryżu zespół będzie miał okazję nadrobić straty. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Agnieszka Radwańska odpadła w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Katarze. Polka przegrała z Czeszką Petrą Kwitową 7-6, 3-6 i 4-6. Serwis gospodarczy. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Ponad 5% wyniósł wzrost naszego PKB w czwartym kwartale ubiegłego roku. To bardzo dobre dane opublikowane dziś przez GUS, a my do tego tematu wrócimy za kilka minut. Karty debetowe oferowane przez banki nie zawsze były bezpłatne, stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po kontroli 18 instytucji finansowych. Do urzędu trafiały skargi, że banki pobierają opłaty za karty mimo spełnienia warunków bezpłatności. Prezes Marek nie chciał wyjaśnić, na czym polegała praktyka części banków. Konsumenci słusznie uważają za moment transakcji ten moment, w którym posługują się kartą, a bank dopiero moment księgowania, na który klient nie ma żadnego wpływu. I skąd ma wiedzieć, kiedy on zostanie dokonany przez bank? W efekcie były przypadki, że konsument musiał zapłacić za kartę, choć dokona odpowiedniej ilości transakcji lub o odpowiedniej wartości, a fakt późniejszego księgowania powodował, że naliczono mu opłaty za kartę. Wątpliwości nie wzbudziły działania tylko 5 banków. Instytucje finansowe będą mogły sprawdzić, czy kandydaci do pracy nie są karani. Pracodawca będzie mógł oczekiwać od kandydata do pracy informacji, czy został on skazany prawomocnym wyrokiem, na przykład za fałszowanie dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi czy papierami wartościowymi. Pracodawca będzie miał prawo zażądać takiego zaświadczenia, przy czym będzie musiał sfinansować związane z nim koszty. Pierwsi lokatorzy w jarocińskim Mieszkaniu Plus wprowadzą się do lokali w drugiej połowie kwietnia. Całkowity koszt wynajmu 55-metrowego lokalu wraz z opłatami wyniesie 1300 zł miesięcznie. A więcej wiadomości w serwisie Gospodarka Polskie Radio.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 18.39 na zegarze. Jestem ciekaw, co tak zwane internety mówią i piszą w 14 dzień lutego, czyli w środę popielcową i w walentynki jednego dnia. No to Królik w sieci. Marcin Królik w studiu. Dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór, witam Państwa oraz Ciebie bardzo serdecznie. A cóż, z dzisiejszego dnia na pewno płynie jedna niezwykle pouczająca lekcja. Tak, bardzo trudno być symbolem, zwłaszcza gdy wciąż się żyje i można ten swój symboliczny status rozmienić na drobne w bieżącej nawalance politycznej. Taki właśnie ton przebija z części przynajmniej internetowych komentarzy po zatrzymaniu Władysława Frasyniuka. Przyjrzyjmy się kilku z nich. Najwięcej płynie oczywiście ze strony szeroko pojętej opozycji. Barbarze Nowackiej przypomniały się obrazki z PRL-u oraz stanu wojennego. Nadzwyczaj podobnie rysują się skojarzenia Bogdana Zdrojewskiego. Rafał Trzaskowski zapytuje, czy Frasyniuk naprawdę jest tak ogromnym zagrożeniem dla państwa i czy prokuratura nie ma przypadkiem czegoś
się lepszego do roboty. Ryszard Petru dostrzega w tym smutny symbol, nomen omen reżimu Kaczyńskiego. Włodzimierz Czarzasty doszedł z kolei do wniosku, że PiS najpierw podważyło zaufanie do państwa, a potem jest oburzone tym, że ktoś nie chce się stawić przed ośmieszonymi instytucjami tego państwa. Najbardziej spektakularnie poparcie dla Frasyniuka postanowił jednak wyrazić Lech Wałęsa, który napisał na swoim Facebooku, że spróbuje po niego przyjść, gdyby to się przedłużało, po czym poradził Jarosławowi Kaczyńskiemu, by kota sobie zamknął, a nie Solidarności. Taki mamy reżim, jakich mamy męczenników. Dinozaury z Unii Wolności potrzebują lepszych efektów specjalnych, by wzruszyć lud, ironizował na portalu W Polityce Łukasz Adamski, jednocześnie pocieszając stronników Frasyniuka, że przecież panuje ostatnio moda na retro, więc kto wie, wraca Van Damme, wraca Seagal, to może i Frasyniuk by w jakimś sequelu wystąpił. Natomiast w telewizji internetowej w Polsce.pl Zdzisław Krasnodębski, nawiązując poniekąd do kwestii Frasyniuka, powiedział, że w europejskich kuluarach coraz częściej słychać opinię, że polska opozycja musi radzić sobie sama. Wszyscy tam już są znużeni ciągłym biciem na alarm, że panuje dyktatura. Według Krasnodębskiego wysocy unijni urzędnicy wiedzą, że sytuacja w wielu krajach jest znacznie gorsza, co oczywiście nie oznacza, że głosowanie w sprawie Polski na pewno się nie odbędzie. Są bowiem pewni ludzie, którzy chcą prowadzić sprawę do wygląda na to, że sprawdza się polskie przysłowie. No siadaj, teraz już całe w tym ciągnie. Właśnie to noc, o co chodzi z tym kątem 18. Właściwie to matrze. Jakiś Jan Kowalski wykorzystał Dana Marcina i całe konto został zablokowane. I każda była się żona też, dlatego my to zależy, że jest aktualne. No to trzeba było nie podawać tego 18. No. Ale miałem te konto, tylko że nas nie widzę, że jakiś Jan Kowalski wykorzystał jego dane osobowe. A no właśnie. I mobilne konto jest zablokowane i internetowe też. No i dobrze. I był na rzeczy był zresztą też, ale oni wiedzieli, że to jest mała... No właśnie. Ale będziesz jak? I w banku zrobiłem awanturę też im. Tak? No, a co ty już najpierw nie zrobię? To trzeba być na policji iść, a nie awantura. Też byłem na policji. Czy to awantura? Głupie bawy są i co tam? Z kolei prezes PGNiG Piotr Woźniak w rozmowie z naszym dziennikiem, który, o ile udało mi się ustalić, jest pierwotnym źródłem tej rzeczywiście optymistycznej informacji. No. Ale na razie, jak zauważył Piotr Maciążek na portalu Energetyka 24, Polska... On nie będzie jadł, bo on nie jest głodny, widzisz, on nie chce, on nigdy nie chce. Może wiesz, na pieszo z nim szedłem z Górczewskiej i na jeździu mi jeszcze. Jednym z tematów rozmów z Mateuszem Morawieckiego z premierem Libanu. Kim jest Georgette Mosbacher? Idź!